ze szkół ponadgimnazjalnych stara się podczas tych swoich bali studniówkowych zapraszać władze powiatowe. Dlatego, że władze powiatowe stwarzają nam doskonałe warunki do tego, żeby realizować nasze zadanie, jakim jest przygotowanie młodzieży do egzaminu dojrzałości. Ja myślę, że będę wyrazicielem wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, że władze powiatowe stwarzają nam doskonałe warunki do tego, żeby proces dydaktyczny przebiegał bez żadnych problemów. Wszystko to, co nam jest potrzebne, jest w miarę oczywiście możliwości zaspokajane przez władze nasze powiatowe. Dostrzegamy to, że bardzo ważnym zadaniem naszych władz powiatowych jest edukacja, czyli ułożenie, dawanie maksymalnie dużej ilości środków na to, żeby młodzież, nasi młodzi obywatele naszego miasta i powiatu mieli jak najlepsze warunki do startu w przyszłość. To zapewniają nam właśnie władze i my jako dyrektorzy mamy święty spokój, jeśli chodzi o sprawy bytowe i organizacyjne, możemy się zająć procesem tylko i wyłącznie dydaktycznym. Chciałem się podzielić swoim doświadczeniem z udziału w studniówkach w pierwszym liceum ogólnokształcącym, bo po pierwsze jestem jego absolwentem z 1969 roku i przeżyłem dwie studniówki. Nie były one na terenie szkoły, tylko w innych salach gimnastycznych szkół, w dziewiątce, a później w trójce. I oczywiście nie ma co porównywać, było nas dużo mniej, nie zapraszano kiedyś gości towarzyszących, nie było takiej możliwości, po prostu bawiła się młodzież wyłącznie danej szkoły. Bo tak to
schemat jest w zasadzie taki sam, a więc jest polonez, później poszczególne klasy też tańczą poloneza, są zdjęcia zbiorowe klas, no jest oczywiście konsumpcja, jest zespół muzyczny, który gra do białego rana i zawsze bardzo mile wspominam nie tylko te moje studniówki, ale również studniówki, kiedy pracowałem tu w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a były w różnych miejscach, bo hala okazała się za mała, a więc były studniówki w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, w Szkole Podstawowej numer 1, a dzisiaj po raz pierwszy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2. I mam nadzieję, że zabawa jak zwykle będzie wyśmienita. Liceum ogólnokształcącym. Ten czas minął bardzo szybko. Teraz, po wielu miesiącach ciężkiej pracy, setkach zapisanych stron w zeszytach, dziesiątkach sprawdzianów, kilku pracowitych semestrach, dotarliśmy tutaj, na nasz bal studniówkowy. Daje on początek ostatniej prostej na tym etapie edukacji, okresu, który jest egzamin maturalny. Jednak nie myślmy o tym dzisiaj. Skupmy się na najważniejszym przyjęciu w naszym życiu. By nas tutaj, gdyby nie wysiłek, jaki włożyli ludzie, którzy pracowali z nami przez ostatnie 2,5 roku. Doceniamy trud włożony w to wszystko i pragniemy gorąco podziękować dyrekcji, wychowawcom za utrzymanie nas w ryzach, nauczycielom za przekazaną wiedzę, a także rodzicom za wsparcie w chwilach zwątpienia. To, jacy jesteśmy, czego się nauczyliśmy, jak patrzymy w przyszłość, to wszystko wasza zasługa i za to należą się ogromne podziękowania.
Niech ten symboliczny bukiet kwiatów będzie wyrazem naszej wdzięczności. A teraz pozostaje życzyć wszystkim udanej zabawy i oby dla każdego była to niezapomniana noc. Profesorowie, powierzyliśmy wam to, co dla nas najcenniejsze, nasze dzieci. Wiem, że zrobiliście wszystko, żeby dobrze ich przygotować do tego egzaminu dojrzałości, tego intelektualnego, emocjonalnego. Bardzo wam za to dziękujemy. Oczywiście największą dla nas satysfakcją będzie to, że oni znadzą to jak najlepiej. I tak się stanie, na pewno tak się stanie, w to głęboko wierzymy. A póki co bardzo wam za to serdecznie dziękujemy, no i bawmy się.